co łączy. Kopiec Kościuszki, Zoo Krakowia, a także zamki Lipowiec i Tenczyn. Zapraszam do materiału. Czas na odcinek. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Garb Tenczyński to południowy fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, czyli makroregionu o powierzchni 2615 km kwadratowych. Garb jest jedną z jej części, z czterech części, a pozostałe to Rów Krzeszowicki, Wyżyna Olkuska i Wyżyna Częstochowska. Garb od południa oddzielony rzeką Wisłą i innymi mniejszymi jednostkami. Od wschodu miastem Kraków, do którego wdziera się poprzez pasmo Sowińca. Od północy Rowem Krzeszowickim, a od zachodu Wyżyną Śląską. Powierzchnia tej struktury to 270 km kwadratowych. Garb zbudowany jest z wapieni z okresu Górnej Jury oraz skał wulkanicznych, o których jeszcze trochę powiem. Na całym garbie można wyróżnić wiele szczytów, łącznie około setkę. Ich wysokość mierzymy między 100 a 400 metrów nad poziomem morza. Do najbardziej znanych należą Bukowica, Lipowiec, Góra Zamkowa, Skała Kmita, Sowiniec czy Góra Świętej Bronisławy. I tak właśnie już wiecie, co łączy Kopiec Kościuszki, Zoo w Krakowie z zamkami z okresu powstania przez Kazimierza III Wielkiego. One wszystkie leżą na tym samym garbie. Oprócz pięknych wzgórz mamy też nie mniej cudowne doliny, takie jak Dolina Mnikowska, Dolina Brzoskwini, Kojszówka, Zimny Dół, Wąwóz Brza i wiele, wiele innych. W wielu tych miejscach zobaczymy wspomniane już skałki zbudowane z wapieni. Ale czemu wspomniałem też o skałach wulkanicznych? Bowiem najwyższy szczyt garbu Tenczyńskiego, czyli Góra Zamkowa, 411 metrów nad poziomem morza, leży na dawnym stożku wulkanicznym. Widać to po glebie, na jakim leży miejscowość Rudno, jak i zamek Tenczyn. Wzgórze to powstało na skutek wielu erupcji wulkanów. Naukowcy wskazują, że było ich 5, a miały one miejsce miliony, miliony lat temu w orogenezie warystyjskiej. No, jak widzicie, przedstawiłem wam pewną część informacji na temat garbu Tenczyńskiego. Dlaczego jest ciekawy, dlaczego warto go odwiedzać. Na razie muszę się wyleczyć, ponieważ moje zdrowie nie pozwala na to, żebym mógł eksplorować ten teren. Dopiero jak wyleczę zapalenie oskrzeli, będę mógł wrócić do nagrywania tras. A teraz, na koniec, jeszcze raz wam to powiem. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.